fan. I won't look back ever again. Hey, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. Cześć, witam was ponownie na moim kanale, z tej strony Jastrząb. Drugi odcinek z cyklu Piwo pije i nie tyje, czyli jak pić piwo i nie tyć. I teraz w poprzednim odcinku mówiłem wam o tym, czym jest kaloria, bilans kaloryczny i tak dalej. Z czego te kalorie do naszego organizmu dostarczamy. No więc już to powolutku wiecie. Wiecie, że białka są nam potrzebne do budowania naszych mięśni i do jakby ich zaoszczędzenia podczas procesu redukcji wagi, czyli chudnięcia. I teraz, jak to wam uplastycznić, jak mówi klasyk? Przykładowo, jeżeli wybierzecie taką aktywność jak bieganie, wolne bieganie do tego, długich dystansów i nie będziecie mieli odpowiedniej diety, nie dołożycie do tego ćwiczeń siłowych, to efekt będzie taki, że będziecie chudnąć, jeżeli ten wasz bilans kaloryczny będzie ujemny, czyli będziecie dostarczali mniej kalorii, niż wasze ciało potrzebuje. Ale przy nieodpowiedniej diecie po prostu zgubicie mniej więcej porówno pewnie wszystkiego, czyli zostanie wam tłuszczyk, to o czym mówiłem. Będziecie mieli tłuszcz, mimo że będziecie chudzi. A zapewne nie o to wam chodzi, bo mnie też nie o to chodziło, żeby schudnąć w taki sposób, żeby być po prostu chudym tłuścioszkiem, no bo tak to można nazwać, tylko żeby zostawić mięśnie. I ja nigdy masy mięśniowej nie miałem nie wiadomo jakiej, ale no jakiś tamten mięsień mam, powiedzmy, i siłowo ćwiczę. I teraz, co warto zrobić ku temu, żeby właśnie jak najwięcej tych mięśni zachować, chudnąc? Przede wszystkim dieta i duża podaż białka, to co mówiłem. Ja jestem zwolennikiem ograniczania tłuszczy w diecie, jeżeli próbuję gubić wagę, bo tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, 1 gram tłuszczu to aż 9 kalorii, a 1 gram białek, 1 gram węglowodanów to 4 kalorie, więc jest to spora różnica. Można wtedy być bardziej sytym po zjedzeniu, nie wiem, chudego twarogu, serka wiejskiego czy czegokolwiek takiego, niż po, nie wiem, steku z karkówki, tak? Dajmy na to, bo no, nie zapchacie nią żołądka nie wiadomo jak i na mnie jakoś te tłuszcze zawsze gorzej oddziaływały. Dwa, tłuszcze mają to do siebie, że mój organizm przynajmniej, nie wiem jak jest u was, ale mój organizm, mam wrażenie, że je trawi dużo wolniej, są zalegające, ja jestem ociężały. Natomiast jeżeli czerpię energię z węglowodanów i białek, nie ma tego efektu, mam więcej energii, jestem bardziej witalny i tak dalej. Tak bym to określił. Dlatego ja proponuję ograniczyć przede wszystkim tłuszcze podawane do naszego organizmu jako paliwo. I to choćby dlatego, że produkty wysoko przetworzone, jak nie wiem, jakieś batony i tak dalej, które mają te tłuszcze utwardzone, no dłużej się trawią. Bo jedną rzeczą też jest to, ile dostarczamy tych kalorii, ale drugą rzeczą jest właśnie z czego czerpiemy kalorie, a trzecią jeszcze rzeczą jest to, jaka jest jakość tych produktów. Czy są to produkty wysoko przetworzone, czy nie. Ale w tym odcinku skupimy się na razie na aktywności fizycznej. Co ja zrobiłem, kiedy postanowiłem coś zmienić w swoim życiu i zmienić swoją sylwetkę? Przede wszystkim postanowiłem biegać. Kiedyś postanowiłem biegać i udało mi się schudnąć, ale wtedy nie miałem pojęcia o tym, jak przystosować do tego dietę. I ja właśnie schudłem, ale nie miałem kaloryfera na brzuchu, tylko po prostu tłuszczyk. Ja byłem po prostu chudy, ale ten tłuszczyk, który miałem wcześniej, też został. Wszystko paliłem mniej więcej równomiernie. Jedząc jogurty, sałatki, które wydawało mi się, że są zdrowymi produktami, a nie mając pojęcia o diecie, po prostu schudłem. Efekt osiągnąłem, ale nie taki, jakiego chciałem. I to moje schudnięcie potrwało trochę, a później niestety znowu przybrałem na wadze. Potrzebna była w zasadzie całkowita zmiana stylu życia, zmiana nawyków żywieniowych, bo to jest bardzo ważne. I
jeżeli o to chodzi, to też nie jest tak, że ja cały czas, cały rok jestem w jakimś reżimie, ostro ćwiczę i tak dalej. Nie, ja sobie naprawdę na dużo pozwalam, ale jak widzicie i oglądacie moje filmy na YouTubie, działam już prawie rok, to ta moja sylwetka, ten mój wygląd nawet po twarzy, widzicie, kiedy może tam parę kilogramów przytyję, parę zgubię, ale no nigdy nie stałem się z powrotem grubaskiem. I właśnie te nawyki żywieniowe i te nawyki sportowe, które sobie wpoiłem, prowadzą do tego, że nawet w okresie, kiedy nie mam czasu za dużo na ćwiczenia i tak dalej, to chociaż raz w tygodniu zrobię trening siłowy, raz w tygodniu pobiegam. Wtedy, kiedy nie mam totalnie czasu. Chociażby, żeby zluzować głowę tak na dobrą sprawę i jeżeli pozwolę sobie jednego dnia na takie czy inne jedzenie, to innego staram się już zadbać. Ale to nie jest tak, że ja nie jem pizzy, nie jem burgerów, nie zjem czasem chipsów albo orzeszków do piwa. I dobrze wiecie o tym, że piwo też degustuję i jak wychodzę na imprezę, to też nie wypijam jednego czy dwóch, tylko trzy, cztery, a czasem nawet pięć, jeżeli impreza trwa dłużej. Dlatego to nie jest tak, że wszystkiego trzeba sobie odmawiać. Bo wszystko jest dla ludzi, ale z głową. Nie można się katować. Dobrze, ale dobijając do brzegu, co ja wam polecam na początek? Tak, jeśli aktywność, bieganie będzie dobre na początek. Bieganie, pływanie, rower. To są tak zwane ćwiczenia aerobowe, z czego ja najbardziej polecałbym wam pływanie, bo jeżeli oglądacie jakieś zawody pływackie i tak dalej, to widzicie sylwetki pływaków, oni z reguły są atletycznie zbudowani. Natomiast jeżeli spojrzycie na maratończyków, oni z reguły są strasznie chudzi i nie mają mięśni. A dwa, że te mięśnie no, musieliby też dotlenić. To znaczy im więcej mamy mięśni, tym bardziej one muszą zostać dotlenione przez nasz organizm, przez co spada nasza kondycja, by można było powiedzieć, lub wydolność, czyli no, taki maratończyk, nawet nie wskazany, żeby miał za dużo mięśni. Natomiast sprinterzy na 100, 200, 300, 400 metrów, czy tam ile się biega, zobaczcie, że ich sylwetki już są też atletyczne, tak? Czyli mają mocno zbudowane mięśnie nóg, z reguły obręcze barkowe też są mocno zbudowane i tak dalej. Dlatego, że oni trenują w zupełnie inny sposób. Nie biegają długich dystansów, tylko są to krótkie biegi, zrywy i w ten sposób mogą budować też masę mięśniową. Dlatego zakładam, że nie będziecie chcieli biegać jak sprinter, czyli pójść i zrobić parę setek, chyba że nie o takich setkach mówimy, tylko będziecie chcieli, jeżeli pójdziecie biegać, pobiegać sobie pół godziny, może z czasem godzinkę i tak dalej. Dlatego uważam, że no to bieganie długodystansowe będzie dobrą aktywnością, jeżeli dołożycie ćwiczenia siłowe. Rower też będzie dobry, ale no w ciągu godziny jazdy na rowerze nie spalicie tylu kalorii, co w ciągu godziny biegania, czy chyba nawet pływania. Jeżeli ktoś lubi pływanie, no to jest najlepsza aktywność, bo też wszystkie mięśnie nam się rozluźniają w wodzie. Jest to tak naprawdę też rehabilitacja dla nas. Także jeśli ćwiczycie siłowo, a będziecie ćwiczyć, jeżeli chcecie schudnąć według moich wskazówek, będziecie musieli ćwiczyć siłowo, nie ma bata. No to tak, to pływanie jest najlepsze, ale biegać też można. Dobra, i teraz co do aktywności, czyli wybieramy sobie jedną aktywność, która będzie no taka spokojniejsza. Czyli tak jak mówiliśmy, pływanie, bieganie, jazda na rowerze. Coś z tego, co lubicie najbardziej. To jest oczywiście przykład takich aktywności, może być wiele innych. Nie wiem, kajakarstwo i tak dalej, ale no zostawmy. To te trzy są tak najbardziej oczywiste. I co sobie musicie kupić? Ciężary do domu. Nie musicie chodzić na siłownię. Nie szukajcie wymówek, że siłownia jest, kurczę, nie wiem, 2 kilometry od domu, ja tam muszę jechać w zimę, odpalać samochód, to się nie opłaca, iść mi się nie chce i tak dalej. Nie szukajcie żadnych wymówek, wystarczą wam po prostu ciężary w domu. Nie wiem, ile teraz wyhaczycie, za ile taki zestaw. Ja taki zestaw ciężarów kupiłem za 180 zł bodajże, biorąc pod uwagę, że karnet na siłownię kosztuje około 100, no to taki zestaw ciężarów to są niecałe 2 karnety, można powiedzieć, i już macie zwrot, a macie to w domu. I teraz tak, jeżeli chodzi o ćwiczenia siłowe, jeżeli nie jesteście nawet ich jakimiś strasznymi zwolennikami,
przynajmniej raz w tygodniu powinniście ćwiczenia siłowe wykonywać. Nie po to nawet, żeby zbudować masę mięśniową, ale żeby w trakcie chudnięcia zachować już te mięśnie, które macie. No każdy z nas ma jakieś mięśnie, czy pod tłuszczem, czy nie pod tłuszczem mamy mięśnie i jeżeli zrzucamy kalorie, jeżeli chcemy zostawić mięsień, to musimy dać sygnał organizmowi, że ten mięsień nam jest potrzebny, czyli używamy mięśni, ciężko nimi pracujemy, przynajmniej raz w tygodniu, to jest absolutne minimum. To jest absolutne minimum, jakby Wam się udało dwa razy w tygodniu, byłoby super. I po co to robimy? Po to, żeby nasz mózg dostał jasny sygnał. Te mięśnie są mi potrzebne, będę ich używał, będą mi bardzo, bardzo potrzebne, nie mogę ich zgubić. I wtedy nasz organizm jest tak mądry, że wybierze sobie to, żeby zrzucić tłuszcz, pozbyć się tłuszczy, a mięśnie zostawić. Przy odpowiedniej diecie uda nam się to bardzo ładnie. W następnym odcinku postaram się pokazać zestaw ćwiczeń, które możecie wykonywać w domu z ciężarami. I od razu zaznaczam, ja nie jestem żadnym trenerem personalnym i tak dalej. Ja Wam pokażę najprostsze ćwiczenia, z których sami w domu możecie korzystać i których używać. Jest to trening obwodowy całego ciała w zasadzie. Podczas jednego treningu nie zajmuje dużo czasu. Ja pokażę to pokrótce. Jeżeli zakupicie ten zestaw ciężarów i będziecie postępować według tych instrukcji, które Wam dam, na pewno zaczniecie chudnąć. Także zapraszam do kolejnego odcinka, w którym omówimy sobie kolejne tematy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Propozycje na odcinki też piszcie w komentarzach. I oczywiście bardzo proszę o hashtagowanie piwo piję i nie tyję. Mam nadzieję, że rozejdzie to się szerokim echem. Pozdrawiam, na zdrowie, trzymajcie się i cześć, Jastrząb.